Jesteśmy w warszawskim Centrum Atletyki i dzisiaj wyjątkowy moment historyczny dla MMA Mistrza, ponieważ po raz pierwszy w programie gościmy olimpijczyka i to nie byle jakiego olimpijczyka, bo brązowego medalistę w zapasach w stylu klasycznym z Londynu. 2012 rok. Siema, Damian, cześć. Jest to olbrzymia dla mnie przyjemność, że będę mógł się z Tobą zmierzyć i rzucić Ci wyzwania, bo no ty te wyzwania w trakcie całego życia podejmowałeś bardzo trudne i wszystkimi sobie radziłeś uśmienicie. No dobrze, no postaram się jak najlepiej wykonać wszystkie zadania. Pewnie jakichś rekordów nie będę pobijał, ale dam z siebie co mogę, wszystko. Czy ja dobrze myślę, że my dzisiaj po raz pierwszy zobaczymy Twoje umiejętności parterowe? W historii jakichkolwiek walk, bo no KSW 39 nie widzieliśmy coś nic. Coś tam spróbuję wymyśleć, no coś tam Ci głowę pogniotę. No więc mamy chyba, też... że wystarczy, że raz Cię rzucę i skończę po prostu. To jest coś, czego się obawiałem, ale za chwilę porozmawiamy o tym, dlaczego warto tego nie robić. W każdym razie, no to mamy tym bardziej wyjątkowy moment w historii, bo zobaczycie, jak Damian się rusza w parterze. No jedziemy, dobrze. Ale zacznijmy od stójki. Spoko, w porządku. Damian, jesteśmy przy pierwszej konkurencji. Były już różne techniki na uderzenie w worek, były kopnięcia Michała Materli, ale zdecydował się, że jednak to zły pomysł. Były krótkie ciosy Gamera, były potężne ciosy Borysa. Jest jakiś Twój pomysł na tą konkurencję? No myślę, że trzeba patrzeć na najlepszych, skrócić jak najkrótsze ruchy i jak najwięcej po prostu rozluźniać się, napinać, rozluźniać, napinać, rozluźniać, napinać, tak jakby klatką piersiową i coś tam wyjdzie. Jakbym zaczął uderzać klatką piersiową, to by było lalalala. Ale nie, to bym musiał mieć większy piersi, nie mam niestety. No to zostawiam Tobie już wybór techniki, dobra, masz 30 sekund, dobra. Jak najwięcej ciosów, pamiętaj, liczy się ilość, nie technika, więc... No dobra, spoko. Dobra. Tak, trzymasz czas? Oczywiście. To tylko odpowiedz mi 3, 2, 1 i zaczynam. Dobra, zatrzymaj. 0. 3, 2, 1. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Podoba mi się, jak ewoluuje styl przy tym worku, naprawdę. Każdy kolejny zawodnik jest coraz bardziej kreatywny. No takie w sumie może by było najszybsze. Nie wiem, czy wszyscy widzowie nasi wiedzą, ale z takich przebitek w internecie czasem było widać, że ty jesteś naprawdę świetnym zawodnikiem, jeśli chodzi o uderzanie w piłeczkę. Dobrze pamiętam? Kiedyś sobie kupiłem tą piłeczkę, ale szczerze to może za 3 razy nie zrobiłem. Jakoś, nie wiem, po treningu nie mam siły już nią uderzać. Właśnie, trzeba wspomnieć o tym, że Damian jest po treningu, więc musicie mieć to na uwadze przy każdej konkurencji, no ale w pierwszej poszło Ci świetnie, mam nadzieję, że w drugiej pokażesz to, co widzieliśmy właśnie na filmie. No pewnie tak, najgorzej będą, a później będziemy robić przewroty czy coś. Póki co, to ten. Jeszcze trzymam się na nogach. Okej. Jesteś gotowy? Tak. 3, 4. No proszę Cię. Pięściarze się mogą uczyć. No niech się uczy. Dziesięć. No więcej nie będzie, ale to przynajmniej można sobie... 5, 4, 3, 2, 1. Jakieś ładne zakończenie? Koniec. Powiem Ci tak, nie wiem, czy było zakończenie. Najwięcej. Widziałeś zakończenie? Nie zobaczyłem. Nie wiem, czy to było najwięcej, ale jestem przekonany, że jesteś jedynym zawodnikiem, któremu tylko raz piłeczka spadła w czasie robienia. To było naprawdę imponujące. Bo zacząłem chodzić na nogach, bo to trzeba, jak już robi te ćwiczenie, mogę Ci zademonstrować. Ale bardzo proszę. Ktoś dobrze je robi, albo trochę lepiej, to nie powinien robić go w miejscu, tylko powinien sobie już uczyć się chodzić, kierować, dawać góra, dół, a później nawet... Proszę bardzo. MMA Mistrz nie tylko, że bawi, to jeszcze uczy po raz kolejny. Nie tylko znakomity olimpijczyk w zapasach, ale też wybitny pięściarz. Staram się uczyć cały czas, dopiero od roku przecież trenuję tą dyscyplinę, także idzie cały czas do góry. Zobaczymy teraz, co potrafi w parterze. Damian, przed chwilą było uderzanie w piłeczkę. Myślę, że wielu zaskoczyłeś swoim wynikiem w tamtej konkurencji. Pora na kolejne zaskoczenie. Nie widzieliśmy Ciebie jeszcze w parterze. Teraz zobaczymy, czy znasz teorię, bo mamy tutaj kilka rzadko spotykanych, bardzo rzadko spotykanych technik i czas na to, byś wylosował jedną i nam pokazał. Mam zobaczyć? Masz, nawet pokazać do kamery. Mógłbym na bala. No nie mogę, najłatwiejsze wylosował. Pokaż do kamery. Ale dobra, i tak nie wiem, jaką się robi. Ale spróbuj.
Podpowiem ci, że to jest technika wykonana dawno temu w takiej organizacji Pride się nazywa. I podwójna balacha? Tak, jeden z zawodników tam w ten sposób wygrał swoją walkę. Ja się czekam na ciebie na środku, jak już wpadniesz na pomysł, jak to zrobić, to... Co mam zrobić? Balacha? Wejdę sobie do balachy, po prostu. Tak, zastanawiam się, jak zrobić ją podwójną. Kurwa, na dwie ręce nie pójdzie. No może, nie wiem. Kurwa, dobra, wiem jak. No. Patrz. Tu, kurwa, cisnę sobie no na jest, jedną. No jest, tu jest, no zdecydowanie. A tu, kurwa, druga nie. To a, dobra. Na szyję. Nie. Myślisz, że jest podwójna, czy bardziej na szyję? Bardziej na szyję, ale finezja jest na pewno dobra. Czekaj. Jezus Maria. Zwinął mnie w precla. O. Czekaj, podwinę sobie nogę. Tutaj zawinę. Patrz teraz. Tylko się tu jest jedna? A, no jest. To jest druga? A, jest! Może być? Podwójna, dziękuję. Do widzenia. Myślę, że Kamil, profesor Umiński, jest z ciebie bardzo zadowolony. Ta technika nieco inaczej wtedy wyglądała. Tutaj nad nami pojawi się link do tej znakomitej techniki. Właśnie zastanawiam się, jak można dwie ręce złapać. Od tyłu? Mogę ci pokazać poza kadrem, jak to wyglądało. Dobra, później pokażesz. Tymczasem przechodzimy do tego, co w czym powinieneś być najlepszy, bo przewroty i wejście w nogi. Czasami najlepszy okazuje się właśnie najsłabszy. No nic, zobaczymy. Bo ja będę swoich przeciwników zaskakiwał tym, że będę myśleć, że jestem czymś najlepszy, a będę w tym najsłabszy, będę w czymś innym najlepszy. No w sumie już zaskoczyłeś pierwszy, nie da się ukryć, to kolano latające było znakomite. No nie było latające, ale prawie. Dla latająca była głowa przeciwnika, więc tak wiesz, powiązałem oba uderzenia. Przechodzimy dalej. Dzięki. Cztery. Raz, dwa, trzy. Trzyna, przyspiesz. Czterna, piętna. Tak jak wspomniałem na początku odcinka, jeszcze w walce nie widzieliśmy twoich umiejętności parterowych. Widzieliśmy jakieś tam małe przebitki, no ale 3 minut ciągiem to na pewno nikt jeszcze nie widział, no więc ja z niecierpliwością czekam na to, co pokażesz w parterze. Dobra, ze 3 techniki jakieś zrobię. Nie no, myślę, że będzie ich znak dużo więcej, ale obiecuję, że nie będzie łatwo. Dobra. 3, 4. Gdzie już uciekłeś tutaj? O, wolę na ziemi. On jest wszędzie. Kurde, ty jesteś wszędzie. Człowiek nie może wstać spokojnie. Hello Japan. Zmęczył się. Teraz jest mój. Ładno, nie będę. To jest jedyna technika, której nie oddam nigdy. Dobra. No nie chcę cisnąć mocno. Dobra.
Tak. Oh. Yeah. Ale słabo. Powiem ci, że wolę tych cięższych, oni są mniej dynamiczni. O ja, jak słabo. Miały być 3 tylko. Umówiliśmy się na 3, a to z 8 było. No dobra, próbowałem. Dobra. Czwana ten. Jest okej? Okay? Znakomicie. Dobra, dziękuję bardzo. Powiem ci, że tak szybkiej osoby, tak wielu osób naraz w walce jeszcze chyba nie widziałem, bo gdziekolwiek się w nich nie obróciłem, tam byłeś i byłeś gotowy do ataku. Dzięki wielkie, aczkolwiek to są moje początki. Zapewniam was, że będzie jeszcze lepiej. Patrz, ja się biłem tak, z Materlą, z Różalem, z Borysem, z Gamerem, z Andryszakiem, więc biłem się z czołówką kraju. Jestem jednym, można powiedzieć, z bardziej doświadczonych zawodników MMA w tym pięknym kraju nad Wisłą i mogę ci zagwarantować, że nie odstajesz od nich w parterze. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Super, dziękuję. Pamiętajcie o tym, żeby śledzić DD Reporter TV, żeby śledzić też profil Damiana Janikowskiego. Tutaj pojawi się link do jego profilu. Subujcie nasz kanał, jeśli chcecie, żeby było więcej MMA mistrzów, no a chyba warto, jeśli takie osoby zgłaszają się do programu. Chęć uczestnictwa w programie, no to co dopiero będzie niedługo. Dzięki wam bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się, dziękujemy, pozdrawiamy.